Koniec przerwy świątecznej, koniec opierdalania, wracamy z mocnym wtorkiem. Trochę mnie nie było z mocnym wtorkiem, z racji, że wszystkie święta, dni, okazje wypadały we wtorki, i to Wigilia i później Sylwester, no i później było jakieś tam znowu wolne, więc wracamy. No i powiem wam, że tak mi wpadło już przed świętami w dłoń piwo z browaru Pinta. Jest to kolejna już wersja Porter Massa. W tym przypadku Bourbon Barrel Aged z dodatkami syropu klonowego, kokosa i kawy. Porter bałtycki, który tak naprawdę jest imperialnym porterem bałtyckim, no bo 27,5 plato, 11,5 alko, to są potężne pokłady bazy tego piwa. Leżakowane w beczce dodatkowo, kartonik odnosi, że to jest beczka po Woodford Reserve, czyli naprawdę zacny destylat, jeśli chodzi o leżakowanie. Bardzo dużo sobie obiecuję po tym piwie, bardzo, ale to bardzo dużo sobie obiecuję, no bo Pinta w tym roku, jeśli chodzi o takie mocne piwa, nie zawodzi. Buteleczka 0,3 tak się ładnie prezentuje. Ta seria w ogóle i Porter Massów, i Risk Factorów bardzo, bardzo mi się podoba. No ale co, sprawdźmy zawartość, bo to na tym tu polega. No to co, jazda. Syczy, więc piana się myślę, że szybko zniknie. Jest taki dźwięk jak na coli. Zresztą myślę, że zaraz to sami zobaczycie. No, piwo generalnie nie jest czarne, ma takie refleksy miedziane, rubinowe gdzieś. Jak się lało, no to ono było też takie brunatne bardziej, ale uciekające w czerń delikatną. No i tak myślałem, piana przez to jak syczy, no to znika szybko jak karpie w Lidlu przed świętami. No ale zobaczmy. Do mnie jeszcze tutaj nic nie doleciało do nosa, więc myślę, że nie będzie tak intensywne jak Risy. No ale tutaj jest. Ojoj. Złoto. W aromacie jest złoto. Jest właśnie ten kokos, delikatna kawa. Syrop klonowy, powiem, że nawet nie tak bardzo uderza, jak myślałem, że będzie na pierwszym planie. Ale jest ta waniliowość beczki i ten kokos, który jest dodany, no to on jest jeszcze podbity właśnie tym kokosem, który pojawia się często w beczkach. No i ta kawa tak subtelnie tutaj się kręci, naprawdę ona nie jest przegięta, ona jest taka na dopełnienie. Czuć generalnie w aromacie, że to piwo ma moc, że jest potężne. Że to nie jest jakieś tam drobne procenty, tylko już konkretne wartości. Słodziutkie na maksa. Ten porter nawet delikatnie pod tym trochę ginie. No ale jest taki fajny, gładki przy tym. No on jest generalnie aż taki oleisty i obstawiam, że niestety oleistość trochę tutaj też wniósł kokos po prostu. No bo ta piana znikła na górze piwa, na tafli. Widzę taką delikatną smugę właśnie jakby od tłuszczu. No ale no pachnie fenomenalnie. I jeśli to nie są aromaty, to szanuję na maksa. Wiórki kokosowe, syrop klonowy, kawa. No, Pinta dała radę. A gdzie było ważone? Czy to już było we wieprzu? Nie. To jeszcze browar na jurze. No ale tak czy siak pachnie fenomenalnie. I to jest piwo, które spełnia wszystkie wymogi tego, żeby znaleźć się i obronić w tej serii mocny wtorek. Jest takie, aż nawet bym powiedział, że ten porter delikatnie gdzieś ta baza się utleniła już, bo jest owocowość, śliwka, wiśnia taka pojawiająca się. W ogóle tutaj jakby nie grzeje. To, że w aromacie gdzieś tam się czułem, to jest jedno, ale w ogóle nie czuć mocy. On jest mega gładki, mega aksamitny, taki bardzo ułożony. No ta kawa z czasem coraz bardziej wychodzi.
On ma nawet takie coś, taki likier właśnie z śliwkowy, z odrobiną syropu klonowego w smaku, taki aftertaste zostaje. Jezu, jakie to jest dobre. Nie, to nie jest najlepszy porter bałtycki, jaki piłem w ostatnim czasie. To na pewno nie, ale no jest bardzo, bardzo wysoko w tych notowaniach. Do podbipięty mu jeszcze brakuje. Mówię tutaj, wygląd, ten taki delikatnie alkoholowa nuta w aromacie. Ale tutaj jest fajnie, przyjemnie. On zaczyna po czasie rozgrzewać, ale to jest takie szlachetne rozgrzewanie. Mimo tej oleistości takiej złudnej, brakuje mi tutaj trochę ciała. Przy tych 27,5 plato brakuje mi ciała. Fakt faktem, to nie jest Riz, to jest Porter, więc on też nigdy nie będzie tak bardzo pełny, tak wyklejający. No ale Pinta dała radę i to muszę oddać, że chłopaki zrobiły robotę, zrobiły ją po całości, i myślę, że kolejne portermasy już będą na tym poziomie, bo pierwszy portermas podstawa był, no, szczerze powiedziawszy, średni. Ten leżakowany w beczkach po miodzie pitnym był już naprawdę fajny, przyjemny. Fakt, też go trochę odleżakowałem, ale to jest petarda. A tych piw takich petard jeszcze z Pinty trochę czeka. No, to mi też przypomina, Jezu, ja nigdy nie pamiętam, jak ten browar się nazywał. Jak sobie przypomnę, to gdzieś tutaj to wkleję. I to nie Battle Logic tym razem, tylko właśnie ten taki drugi, dość znany swego czasu. Oni chyba mieli takie serie dni tygodnia, czy coś takiego. I właśnie dokładnie to tam też było, właśnie takie te smaki, ten połączenie kawa, syrop klonowy, beczka. Świetne. I on po czasie, ta owocowość przeradza się coraz bardziej, też syrop klonowy coraz bardziej wychodzi w smaku. Ten kokos delikatnie ulatuje, co jest bardzo przyjemne. On jest bardziej w aromacie z kawą. Bomba. I myślę, że to jest bardzo dobre zaczęcie mocnego wtorku w roku 2020. No i nie przedłużamy. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!